półmetek wakacji za nami. Ci, którzy urlop mają już za sobą, dalej mogą cieszyć się słoneczną pogodą i miło spędzać czas. A to wszystko nie wyjeżdżając z Zabrza. Miejscem relaksu mogą być na przykład miejskie parki, gdzie nie tylko można pospacerować w otoczeniu zieleni, ale i pobiegać, pojeździć na rolkach czy rowerze. A skoro o rowerach mowa, to miłośnicy jednośladów mogą korzystać z około 100 km ścieżek rowerowych. Rower to szybki i ekologiczny sposób transportu, dlatego wybierając się w miasto warto skorzystać z roweru miejskiego. 13 stacji pozwoli przyjemnie spędzić czas, ale i dojechać w kilka ciekawych miejsc. Na przykład do parku 12C, który jest doskonałym miejscem dla najmłodszych. Wiele naukowych i nie tylko atrakcji zapewni dzieciom świetną zabawę. Będąc w parku 12C można także przeżyć niesamowitą przygodę w podziemiach, poznając historię zabrzańskiego górnictwa. Czołgi, samochody opancerzone, a także samoloty i działa. To wszystko czeka na miłośników militariów i ciężkiego sprzętu w parku techniki wojskowej. Szukając wyciszenia, warto odwiedzić Miejski Ogród Botaniczny, gdzie narodowa kolekcja żurawek, rozarium, ogród japoński oraz kilka tysięcy okazów drzew i krzewów pozwolą docenić piękno natury. Dla wielu wakacje oznaczają plażowanie i kąpiele, zwłaszcza kiedy temperatura staje się naprawdę wysoka. Wtedy warto odwiedzić kąpielisko leśne w Maciejowie. Jak widać, wakacje w mieście wcale nie muszą być nudne, a żeby odpocząć i dobrze się bawić, wcale nie trzeba daleko jeździć.